Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria serdecznie witamy i pozdrawiamy w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat zesłani za wiarę i polskość, a gościmy w naszym studiu panią dr Sylwię Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru. Witamy serdecznie pani Szczęść doktor. Szczęść Boże, dobry wieczór państwu. Szczęść Boże i pana profesora Wojciecha Śleszyńskiego, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru i Uniwersytet w Białymstoku. Tak, szczęść Boże. Jakąś funkcję konkretną też pan profesor na tym uniwersytecie pełni. Pozdrawiamy serdecznie też współpracowników z uniwersytetu szczególnie dzisiaj. Drodzy państwo, rozmawiamy o sprawie trudnej i zarazem takiej doniosłej. 80. rocznica pierwszych masowych wywózek Polaków na Sybir. Jesteście państwo z Muzeum Pamięci Sybiru. To muzeum mieści się w Białymstoku. Pytanie, dlaczego tam może na początek? Czemu Białystok stał się takim miejscem tego muzeum? Białystok tak naprawdę jest jedynym dużym miastem w obecnych granicach państwa polskiego, które doświadczyło aż w takiej skali wywózek. I w Białymstoku znajdował się też ważny punkt, z którego odchodziły transporty na wschód. Mówię jedyne obecne miasto w granicach państwa polskiego, bo inne miasta takie jak Wilno, Grodno, Lwów czy Brześć oczywiście dzisiaj są poza granicami państwa polskiego, bo trzeba pamiętać, zresztą dobrze o tym wiemy, że wywózki przede wszystkim dotknęły osób, które mieszkały na ziemiach wschodnich. Oczywiście była też grupa uciekinierów z ziem zachodnich, ale myślę, że o tym powiemy w audycji. I Białystok jest takim naturalnym miejscem, które powinno pamiętać i pamięta o tych deportacjach, a dodatkowo te miejsce, w którym powstaje w tej chwili, już mamy nowoczesny budynek Muzeum Pamięci Sybiru, to miejsce jest miejscem pamięci, bo dokładnie z tego miejsca, tak jak mówiłem, były wysyłane pociągi, transporty deportowanych na wschód. Mhm. O samym muzeum oczywiście, tak jak pan profesor wspomniał, jeszcze powiemy bardziej szczegółowo, ale pytanie, bo to są te dni, ten środek lutego, 80 lat temu, pierwsze wywózki, to nie były jedyne wywózki. Pytanie, dlaczego ten czas został wybrany? No i dlaczego pół roku po wybuchu II wojny światowej zdecydowały się władze sowieckie na taki krok? 13 lutego, równo 80 lat temu, już pociągi jechały na wschód. Mhm. Sama akcja odbyła się w nocy z 9 na 10 i pierwsze pociągi już wyjeżdżały 10 lutego. Kolejne w następnych dniach. Dlaczego? Odpowiedź prosta. Chodziło o to, żeby wyeliminować z tych terenów osoby, które potencjalnie zagrażałyby władzy sowieckiej. Natomiast co takiego, czym nowym był ten rodzaj depresji w postaci deportacji? Po 17 września mamy cykl aresztowań. Władze sowieckie aresztują konkretne osoby, które pełniły ważne, czy powiedzmy mniej ważne, ale funkcje w przedwojennym państwie polskim. Natomiast deportacja jest to nowy rodzaj represji, represji o charakterze masowym, gdzie po raz pierwszy aresztuje się nie tylko te osoby, które były faktycznie zaangażowane w budowę państwa polskiego, ale także represjami są objęte rodziny, dzieci. No bo trudno oczekiwać, że kilkumiesięczne czy kilkuletnie dziecko brało udział w działalności politycznej. I to jest ta nowa jakość, straszna, ta nowa jakość tego typu represji. Sama decyzja zapada w grudniu 1939 roku o przeprowadzeniu takiej akcji, natomiast realizacja noc z 9 na 10 lutego 1940 roku. Jak to wyglądało? Czy w świadectwa tych, którzy to przeżyli, ich jest coraz mniej, bo ten czas ucieka, ale czego możemy się dowiedzieć z ust bezpośrednich świadków, czyli tych dotkniętych wywózkami? Co dominuje? Przede wszystkim szok. To jest tak, że nikt nie spodziewał się wywózki. Tak jak przy kolejnych wywózkach, a będziemy mieli jeszcze trzy, bo w sumie w okresie okupacji mamy do czynienia z czterema wywózkami, ludzie już po doświadczeniach tej pierwszej wiedzieli, że kolejne mogą nastąpić. Tak, ta pierwsza była całkowitym szokiem. Władze sowieckie wydają szczegółowe instrukcje. Tak zwane trójki przychodzą w nocy do mieszkania,
aresztują w zależności od tego, kto tak naprawdę dokonywał tego aresztowania. Rodzina dostawała 20 minut, pół godziny, czasami kilka godzin na spakowanie się. Ale niezależnie jak to był długi czas, przede wszystkim dominował szok i niedowierzanie. Mamy relacje, gdzie osoby zabierają czy wybiegają w mróz, minus 30, minus 40. W tamtym okresie był taki mróz. To nie jest taka zima jak dzisiaj. Osoby wybiegają w letnich pantofelkach, bo dominuje szok. Nie wiedzą, co się dzieje. Z relacji z jednego ze świadków, już nie pamiętam nazwiska, ale tak bardzo mocno zapadło mi w pamięć to, że rzeczywiście to, o czym pan dyrektor wspomina, ludzie byli w szoku bardzo często. Ktoś pisze, że matka zaczęła biegać po domu, zaczęła zachowywać się zupełnie nieprzewidywalnie. Dopiero czy babcia, czy młodsze dzieci zaczynały myśleć logicznie i zaczynały wierzyć, że to nie jest jakiś sen, że to nie jest historia, która się za chwilkę skończy, albo jakaś taka groźba, na której się skończy i ci panowie, te trójki, powychodzą z domów, ale że to rzeczywiście jest realne. Jak dużo takich przypadków, jak wiele takich osób zostało dotkniętych właśnie w ten sposób, tymi represjami? Pierwsza wywózka dotyczy co najmniej 140 tysięcy osób. Mhm. Mówimy o 140 tysiącach, bo to są dane potwierdzone na podstawie spisów sowieckich, archiwów sowieckich. Natomiast oczywiście my nie mamy pełnego dostępu do archiwów, natomiast jako naukowcy siłą rzeczy musimy posługiwać się danymi potwierdzonymi. W związku z tym mówimy o co najmniej 140 tysiącach wywiezionych tej nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. Jakie to były osoby? Przede wszystkim byli to osadnicy wojskowi, osadnicy cywilni, ale także leśnicy. Krótko mówiąc, te osoby, które bardzo dobrze znały teren i potrafiły posługiwać się bronią. Tą grupę władze sowieckie w skali masowej chciały wyeliminować jako pierwszą. Wspomniał pan również o tym, że wywożą całe rodziny i to też nie zważano, czy to są dzieci, czy to są osoby starsze. Takie, które w jakiś sposób szczególnie nie zagrażały chyba władzom sowieckim, więc nowy rodzaj represji, o którym też wspomnieliśmy, ale chyba też wyjątkowa taka bestialskość w zachowaniu Sowietów, tym razem tego naszego wroga wschodniego. Tak jest, widać wyraźnie, że chodzi o wyeliminowanie nie tylko głowy rodziny, nie tylko aresztowanie mężczyzny, ale także żony, dzieci. Instrukcja także mówi o bratach, siostrach pod warunkiem, że mieszkają razem. Chodzi o to, żeby wyeliminować całą rodzinę, żeby także wyeliminować potencjalne nawet zagrożenie. Bo łatwo się domyśleć, że jeżeli aresztujemy głowę rodziny, to nie oczekujmy, że dzieci, które będą dojrzewać, będą rosnąć w szacunku do tej władzy, która właśnie aresztowała ojca. Dlatego też chodziło o to, żeby wywieźć wszystkich. Wywieźć na daleką Syberię, czy do północnego Kazachstanu, i tam poddać ich sowieckiej reedukacji. Świadkowie wspominają też, że to jest trochę takie doświadczenie bardzo mroczne z jednej strony, a z drugiej strony pomagało to doświadczenie w budowaniu więzów pewnych, międzyludzkich i tych rodzinnych takich, kiedy też w jednym świadectwie czytałem, że nie było dobrze w domu. Że jakieś kłótnie właśnie, spory, ale osoby, które doświadczały tych represji strasznych, jakoś wyzwalały w sobie mimo wszystko, mimo tego bardzo trudnego położenia, ogromne pokłady dobra. Na ile takich przykładów jest wiele, jeżeli chodzi o świadectwa? I druga rzecz też pytanie i do pani doktor, do pana profesora o to, na ile wiara tym ludziom pomagała? Czy mamy takie świadectwa bardzo konkretne, gdzie słyszymy, że ta modlitwa? Jak najbardziej. Jeżeli mówimy tutaj w ogóle o wywózkach, wiara odgrywała miała wielkie znaczenie. Musimy pamiętać, że ludzie znaleźli się w momencie traumatycznym, w momencie
którego się nie spodziewali, w warunkach, do których nigdy nie byli przyzwyczajeni. To, co łączyło więźniów i to, co widzimy w relacjach świadków, zarówno naszych Sybiraków, którzy dzielą się z nami swoimi wspomnieniami, jak i także wśród pisarzy zaliczanych do kanonu literatury łagrowej, wiara, czyli ta wspólnota, która się budowała między więźniami, pomagała przetrwać, pomagała po prostu zachować człowieczeństwo w tych nieludzkich warunkach. Więc było to oczywiście przez cały okres funkcjonowania deportacji i przebywania ludności w głębi ZSRS bardzo ważnym aspektem. Wiara była kluczowa. Tak naprawdę duchowość pozwalała bardzo często przetrwać, kiedy brakowało chleba, kiedy brakowało generalnie jedzenia. To jest tak i też wiara stanowi ważny element tej opowieści, którą my budujemy w naszym Muzeum Pamięci Sybiru. W tej chwili jest to największa inwestycja muzealna we wschodniej Polsce. Budujemy ekspozycję, budujemy wystawę. Podam tylko taki przykład. W momencie, kiedy rozpoczyna się już wojna, mamy atak Wehrmachtu, mamy atak 17 września Armii Czerwonej, będziemy mieli też opuszczone mieszkanie. W tym mieszkaniu będzie scena, gdzie będzie widać, że przed chwilą mieszkali tam ludzie, wyszli i chcemy też na jednej ścianie zostawić miejsce po jakimś obrazku. Dopiero dwa kroki dalej zwiedzający Poznań, bo mamy rodzaj steli, będziemy mieli stelę, która ma inscenizować podkład kolejowy. W tej steli będzie autentyczna relacja osoby wywiezionej, która będzie mówiła w ten sposób. Już siedziałam na saniach, zeskoczyłam jeszcze ze sań, wbiegłam do domu, zerwałam ze ściany obrazek z pierwszej komunii i zebrałam na sobą na Syberię. I ten obrazek jest u nas w muzeum. Proszę sobie wyobrazić, ta mała dziewczynka bierze ten obrazek i cały czas, przez cały okres zesłania, ten obrazek ze sobą przechowuje, jest to Matka Boska Ostrobramska, wraca do Polski, a kilka lat temu ofiarowała nam do zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru. W jednym ze świadectw też czytam, no i to tak jak trochę baśniowo brzmiało, choć nastrój zupełnie nie baśniowy, ale ktoś wspomina, że załadowano ich do ciasnego wagonu na te prycze, gdzie na każdą pryczę jedną rodzinę upychano. No i pociąg ruszył i ktoś zaintonował Serdeczna Matko. Ten no taki szczególny też wymiar chyba i nawiązanie do tego, o czym pan profesor wspomniał, tego obrazka, który wtedy był wzięty jakoś tak naturalnie. Ktoś się po niego wrócił, prawda? Ale obrazka, który symbolizował no, ogromną wiarę i też zaufanie w to, że przecież ludzie przeczuwali. Oni chyba, mimo że może mówiono im co innego, ale oni chyba przeczuwali, że to może być podróż w jedną stronę. Tak naprawdę nikt nie wiedział, gdzie jedzie. Tak naprawdę to, że okupant obiecuje dobre miejsce osiedlenia na Syberii, przecież nikt z nas to nie wierzył, dlatego że mieliśmy doświadczenie wywózek z wieku XIX. Ale deportacja. Część osób myślała, że tak naprawdę jedzie do więzienia, albo tak naprawdę na miejsce straceń. Nikt nie wiedział, co czeka i jaki będzie los. I ta wiara, ta nadzieja, to tak naprawdę była jedyna rzecz, której ci ludzie w beznadziejnej sytuacji mogli się złapać. Bo z ich punktu widzenia ta sytuacja była beznadziejna. Znajdowały się w wagonach, zresztą dokładnie taki identyczny wagon, którym wywożono, mamy u nas w muzeum, on już stoi w budynku i to będzie symboliczna brama wejścia na wystawę. Każdy zwiedzający po kupieniu biletu będzie mógł przejść przez ten wagon. W wagonie będą zamontowane duże ekrany i na ekranach natomiast będą wyświetlane twarze osób wiezionych. Chodzi o to, żeby już na początku zwiedzania osoba mogła poczuć i wczuć się w los tych osób, które autentycznie były wiezione na Syberię czy do Kazachstanu. Wagony bydlęce, o których wspominają świadkowie. Proszę powiedzieć w paru słowach, jak to wyglądało, bo myślę, że samo hasło no, gdzieś tam wzbudza pewną trwogę już w nas, ale to chyba za mało. Myślę, że warto byłoby powiedzieć, w jakich warunkach tym ludziom przyszło tę podróż przeżyć. Podróż w
którą udali się deportowani, była dramatyczna pod każdym względem. Nie było tam żadnych warunków sanitarnych przecież. Mówimy tutaj o wagonie, do którego upychano, wagonie bydlęcym, do którego upychano kilkadziesiąt rodzin. Te rodziny musiały wspólnie przez miesiąc podróży żyć. To znaczy załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Były oczywiście matki z noworodkami. Trzeba było te dzieci przewijać, dbać o nie, karmić. Były osoby starsze, były osoby schorowane. Byli ludzie, którzy umierali w tych wagonach. W związku z tym, będąc w takiej wspólnocie, w tym jednym wagonie, oczywiście to, o czym ojciec powiedział, pieśni patriotyczne odgrywały znaczące, były bardzo znaczące i w wielu relacjach naszych świadków mówi się o tym, że śpiewano. Mimo wszystko, żeby zagłuszyć ten stukot, monotonny stukot na torach, który jeszcze bardziej potęgował oczywiście tę grozę, bo oni nie wiedzieli, tak jak wspomniał dyrektor, dokąd jadą, jak długo będą jechać, jakie warunki na nich czekają. Oczywiście w trakcie tych dramatycznych podróży wiele osób umierało. I takie świadectwa i z relacji naszych świadków oczywiście też się wyłaniają. Mówimy tutaj o takich sytuacjach, kiedy Sowieci raz na jakiś czas otwierali wagon, ażeby można było opróżnić nieczystości z tego wagonu. Nie tylko nieczystości po prostu, które są naturalne, tak, jeżeli udaje się taką drugą podróż, ale także po prostu ludzkie zwłoki. I to były zwłoki nie tylko osób chorych i starszych, ale także dzieci. I to się pojawia bardzo często. Kolejne transporty, które jechały po innych transportach, także świadkowie mówią, że widzieliśmy stosy odchodów, ale także poukładane w koło traktu kolejowego zwłoki. Pogrzeby, które trzeba było robić pogrzeby. No, trudno naprawdę nie było pogrzebów, oczywiście. Bo warunki były takie, że tak naprawdę bojąc się o wybuch epidemii, władze sowieckie starały się, tutaj pilnowały tego, po prostu zabierano te zwłoki, wykładano obok pociągu i rodzina nawet nie wiedziała, co z tymi zwłokami się dzieje, mając tylko nadzieję, że na tej stacji te zwłoki zostaną pochowane. Natomiast warunki były naprawdę tragiczne. Mówimy wagony bydlęce, to są wagony oczywiście towarowe, fachowa nazwa, są przystosowane do przewozu ludzi, ale można sobie wyobrazić, jak są przystosowane. Przecież tam nie ma żadnego ocieplenia. Mamy mróz, minus 30-40 stopni. Ten pociąg jedzie, jest niezwykle zimno. Wyobraźmy sobie matkę, która ma kilkumiesięczne dziecko. Woda czasami jest dostarczana raz dziennie, a czasami dostarczana raz na dwa dni. Tej matki zaczyna brakować mleka. Jaka to jest rozpacz? To my tak naprawdę dzisiaj próbujemy to sobie wyobrazić, próbujemy opisać, próbujemy opowiedzieć, natomiast prawda jest taka, że tego się nie da naszymi słowami i przy naszej dzisiejszej rzeczywistości zrozumieć tą traumę, którą przeżywały tamte osoby wywiezione, czy w pierwszej, czy w kolejnych wywózkach. Jakie kierunki w deportacji możemy wskazać? Dokąd wywożono Polaków? To jest Syberia i północny Kazachstan. Mówimy o czterech deportacjach. Te deportacje z punktu widzenia prawa sowieckiego lekko się różniły. Mówiąc w wielkim skrócie, w terenie, czyli na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej, całą akcję przeprowadzała NKWD. Natomiast już na miejscu, w zależności od tego, jaka to była deportacja, albo tych deportowanych też przejmowało miejscowe NKWD, albo władza cywilna, czyli po prostu kierowano ich do kołchozów. Tak najczęściej było w przypadku kołchozy, to było w przypadku północnego Kazachstanu. Natomiast specjalne pasiołki, czyli specpasiołki, czyli miejsca osiedlenia specjalne, były pod ochroną NKWD. One tak naprawdę nawet zbytnio się nie różniły od łagru, dlatego że najczęściej były otoczone drutem kolczastym i kontrolę sprawowało NKWD. Czy w kołchozach, czy w tych specjalnych punktach osiedleńczych, ludzie byli zobowiązani do pracy i kromkę chleba czy miskę zupy, chociaż trudno to było nawet zupą, dostawały tylko te osoby, które pracowały. Jeśli chodzi o Syberię, to przede wszystkim jest to wyrąb drewna. Natomiast jeśli chodzi o Kazachstan, to typowe prace w kołchozie, prace rolne,
W przypadku północnego Kazachstanu także oczywiście praca w lesie. To, co się powtarza, to przede wszystkim praca i głód. Wszechobecny głód. Czyli te miejsca były w jakiś sposób przygotowywane. To było zaplanowane wszystko wcześniej, tak jak pan profesor wspomniał, gdzieś tam decyzje zapadały już w grudniu, czyli bardzo szybko po rozpoczęciu działań wojennych. Pytanie też takie, no jak wielu osobom udało się stamtąd wrócić, jak wielu tych zesłańców powróciło wcześniej, a jak wielu dopiero po zakończeniu wojny? Jeśli chodzi o punkty, te punkty były przygotowane już wcześniej. Czasami był to tylko teren wyznaczony, a czasami to był całkiem dobrze zorganizowany punkt osiedleńczy, co jest też ciekawe. Polacy, którzy tam docierali, spotykali się z językiem polskim. Są to pierwsi Polacy, którzy są wywożeni z ziem wschodnich, ale trzeba pamiętać, że to nie są Polacy pierwsi deportowani na Syberię przez władze sowieckie. W latach 35-37 mamy deportację Polaków ze Związku Sowieckiego, z Republiki Białoruś czy Ukrainy, tych Polaków, którzy zostali po wschodniej stronie tak zwanej granicy ryskiej. Czyli ci Polacy z Kresów spotykają się z Polakami, którzy już kilka lat wcześniej tam się znaleźli. Jeśli chodzi o to, ile osób przeżyło, wszystko zależało od tego, gdzie te osoby trafiły. My jako naukowcy przyjmujemy, że śmiertelność średnia to jest około 15-20 osób, 15-20% tych osób, które były deportowane. Natomiast to wszystko zależało od indywidualnego miejsca. Czasami ten procent mógł nawet dochodzić do 80%, a czasami, gdzie osobom udało się trafić w miarę dobre warunki, ta śmiertelność była stosunkowo niska. Także tutaj nie możemy mówić o jednej śmiertelności. Jeśli chodzi o powroty, to są kolejne fale. Mamy pierwszą falę z armią Andersa od 1941 roku, później z tak zwaną armią Berlinga i deportacje te właściwe od 1945 do 1946 roku. Ale trzeba pamiętać, te fale deportacji ze wschodu, z Syberii czy z Kazachstanu trwają aż do 1956 roku. Stąd mamy tą olbrzymią trudność, żeby dokładnie powiedzieć i policzyć, ile faktycznie tych osób wróciło. Gro tych osób nigdy do Polski nie powróciło. Ona rozeszła się po świecie. To też będziemy pokazywali w naszym muzeum. Bo doświadczenie Sybiraków to nie jest tylko doświadczenie Polski. To jest doświadczenie całego świata. Sybiracy są na całym świecie. I także ci Sybiracy spoza granic także są zainteresowani budową muzeum i aktywnie wspierają budowę Muzeum Pamięci Sybiru. A czy wiemy, ilu Sybiraków do dziś jeszcze żyje i funkcjonuje? Są pewnie jakieś związki, które ich zrzeszają, ale pewnie nie wszyscy są skatalogowani, mówiąc tak trochę brzydko. Czy wiemy, bo to jest 80 lat od wywózek, więc te osoby już miały po kilka czy kilkanaście lat wtedy. Oczywiście te związki funkcjonują, tak jak już mówiliśmy, na całym świecie. Potwierdza to także oczywiście odzew, jaki dociera do muzeum. Ostatnio mieliśmy przesyłkę z Australii dzięki Kresy Syberia Fundacji z książkami, prawie 50 kilo książek, które przywędrowało do nas z Australii, bowiem tam też działają związki Sybiraków, które wydają swoje biuletyny, które także trafiają do nas do muzeum i stanowią naprawdę niewyeksploatowane źródło wiedzy na temat działalności owych kół i owych związków na antypodach świata. Mamy także oczywiście kontakty dzięki Sybirakom z Anglią, z Włochami, ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryką Południową. Także to są tak naprawdę wszystkie państwa świata, gdzie jest nasz ślad. To są związki sybirackie w Polsce, to są osoby, które nie są zrzeszone w tych związkach, ale to, co powiedziała moja przedmówczyni, to jest cały świat. To jest tak, jakbyśmy chcieli w tej chwili wymienić i podziękować, byśmy musieli wymieniać długą listę. Jeżeli ojciec pozwoli, podam tylko jeden przykład. Pani doktor Hanna Świderska, jeżeli nas ogląda, jako młoda dziewczyna była deportowana z rodzicami, całe życie przepracowała w British Museum, na Oxfordzie zrobiła doktorat i teraz swoimi pamiątkami, ale też i wsparciem podzieliła się z nami. Wiemy, że jest
w jednym z domów opieki pod Londynem, pozdrawiamy ją, ale to są dziesiątki osób, z którymi się spotykamy. Czasami jest to wsparcie finansowe, a czasami to jest mały prezent, bo te dary, które otrzymujemy, eksponaty, które otrzymujemy, są wyjątkowe. Trzeba pamiętać, tak naprawdę ci ludzie z Syberii nie przywozili samochodów. To był mały obrazek, mała figurka, ale jaką ona ma dzisiaj wartość? Będziemy mieli w muzeum ścianę, my ją nazywamy roboczą, tak naprawdę ścianą ołtarzową. Dlaczego ściana ołtarzowa? Dlatego, że to będzie szereg eksponatów, nawet bez podpisu. O tych eksponatach będzie można dowiedzieć się dopiero w kiosku multimedialnym, który będzie stał nieco dalej. Dlaczego chcemy dać bez podpisu? Są to eksponaty wyjątkowe. Osoby te rzeczy zabrały z sobą na Syberię, pomimo głodu nie wymieniły na żywność i te rzeczy wróciły do Polski. Te rzeczy dzięki temu mają wyjątkową wartość. Jest to święty obrazek, ale to też jest mała figurka porcelanowa, którą tak naprawdę tam można było wymienić na kromkę chleba, czasami na kilka bochenków chleba, a tego nie zrobiono. I ta porcelanowa laleczka wróciła. Zresztą przy tej okazji pozdrawiamy naszą panią Basię Sybiraczkę i wszystkich Sybiraków z Białegostoku, bo z nimi najbliżej współpracujemy i oni są na co dzień z nami, bo tak naprawdę to bardzo młody zespół buduje to Muzeum Pamięci Sybiru, ale bez wsparcia Sybiraków i tak naprawdę bez wsparcia duchowego ta praca, myślę, że nie postępowałaby w takim tempie, jak postępuje. Także bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich Sybiraków, którzy nas słuchają, a szczególnie oczywiście naszą grupę z Białegostoku. Mamy nadzieję na telefony. Za chwilkę poprosimy oczywiście Państwa też i będziemy liczyć na telefony od Sybiraków i nie tylko od potomków Sybiraków. Jeszcze jedno pytanie. Pani doktor wspomniała o literaturze łagrowej. I ona mi się tak trochę wiąże, ta literatura łagrowa, z takim, no, trudno powiedzieć, ale normalnym życiem w łagrach, w normalnym życiem podczas życia na zesłaniu. Słyszymy wiele świadectw, choćby związanych z Auschwitz też, ale pytanie, jak wyglądało to tam, na Syberii czy w Kazachstanie. Oprócz tego, że ludzie ciężko pracowali, morderczo, katorżniczo wręcz pracowali, w jaki sposób oni sobie takie codzienne życie organizowali? Czy mamy jakąś wiedzę na ten temat, świadectwa? Jak najbardziej, świadectwa są. Oczywiście katorżnicza praca, brud i choroby to jest to, co przychodzi nam pierwsze do głowy, kiedy myślimy o Syberii i o deportacjach. Musimy jednak pamiętać również o tym, że aby zachować to człowieczeństwo na tej nieludzkiej ziemi, tu podążam oczywiście za metaforą Józefa Czapskiego, starano się tworzyć jakkolwiek rozumianą kulturę. Bardzo często kobiety, które były osadzone w łagrach, przy użyciu najprostszych metod, najprostszych narzędzi, które tam miały, nie wiem, nitek, igieł, które były, no to nie były igły, to były ości po rybie na przykład, potrafiły sobie uszyć chociażby bieliznę. Pomijając to, bardzo często śpiewały sobie piosenki, wymieniały się doświadczeniami swoich aresztowań, swojej zsyłki. Jedną z ostatnich publikacji, jaka została przez Muzeum Pamięci Sybiru wydana, są Kobiety Niepokonane, właśnie historia kobiet, wyjątkowych kobiet, przedstawicielek polskiej inteligencji, kobiet, które napisały i opisały swoje doświadczenie pobytu w łagrze, w większości przypadków w momencie, kiedy już powróciły. Tylko że nie do kraju oczywiście, bo pisały w większości na emigracji. Poruszamy tutaj problematykę związaną też z kolejnym właśnie byciem poza krajem, czyli emigracją po 1945 roku. Takimi postaciami jest na przykład Hanka Ordonówna, znana wszystkim z cudownych występów kabaretowych, jako piękna kobieta. Ona również przeszła Gehennę, ale ona także uratowała polskie dzieci i dzięki niej tysiące polskich dzieci opuściło nieludzką ziemię. Kolejnym przykładem jest chociaż
chociażby Hermina Naglerowa, lwowianka, która została aresztowana za opowiadanie Gałązka bzu. Mówiono, że wydali ją koledzy po piórze i rzeczywiście również trafiła do łagrów i swoje wspomnienia zapisała w takich opowiadaniach jak Kazachstańskie noce, które znamy ze szkoły, ale także w fenomenalnej książce Wierność życiu, w której właśnie opisała to, jak ważne jest pamiętanie, że nad biologią jest kultura, żeby być razem, żeby tworzyć razem, żeby dyskutować. Dzięki temu przeciwstawiała się degradującej rzeczywistości. Książka Wierność życiu ukazała się już po śmierci, 10 lat po śmierci Naglerowej, dzięki wsparciu Tymona Terleckiego, wybitnego działacza emigracyjnego. Takich świadectw jest bardzo dużo i to są nie tylko autorki znane nam jako słynne pisarki. Oczywiście my jako muzeum wydajemy również wspomnienia sybiraczek, bardzo ciekawe wspomnienia, oczywiście smutne, wydaliśmy dzięki pani Henryce Bogusławskiej, która podzieliła się nami swoją historią, opisywała właśnie warunki pobytu tam na zesłaniu, a także powrotu do ojczyzny. Także są to relacje bezcenne. To są relacje bardzo często wstrząsające. Tutaj wspominaliśmy panią Bogusławską. Pozdrawiamy z Augustowa. Jako małe dziecko trafiła na Syberię, przechodzi przez domy dziecka. Jej jedynym marzeniem jest spotkanie się z matką i w tych wspomnieniach opisuje, kiedy po kilku latach spotyka się z matką, ta matka dla niej jest obca. To są traumatyczne doświadczenia i to widać w tych wspomnieniach. My co roku wydajemy jeden, dwa wspomnienia i to też jest cel działalności naszego muzeum. Wydawanie wspomnień, tych wspomnień mamy setki złożone u nas. Wybieramy te najlepsze, te najciekawsze, bo oczywiście chcielibyśmy wydać wszystkie, no ale oczywiście ograniczenia finansowe nie pozwalają, ale przynajmniej dwa, trzy rocznie staramy się wydać. Zresztą te nasze publikacje, tutaj mamy ze sobą także numer Sybir, to jest trzeci numer, wydajemy czasopismo poświęcone tej tematyce. Wszystkie publikacje można znaleźć na naszej stronie sybir.białystok.pl. Mamy sklep też internetowy, zapraszamy. Czasopismo, które opowiada o tych traumatycznych doświadczeniach. Mhm. Jeszcze słów parę o samym muzeum. Jaka jest koncepcja? W jaki sposób chcecie państwo opowiedzieć tę straszną historię? Już troszeczkę usłyszeliśmy na temat tego, jak niektóre jego elementy będą wyglądać, czy już wyglądają, ale jaki zamysł? Co chcecie państwo przekazać, oprócz tego, że pokazać historię tego no, strasznego czasu? Pierwsza, myślę, rzecz podstawowa. Samo miejsce do nas mówi, a tak naprawdę krzyczy. To jest miejsce, dokładnie to miejsce, z którego były wysyłane transporty na wschód. Znajduje się 300 metrów od przedwojennego dworca Poleskiego. Był to poboczny dworzec białostocki, bo oczywiście nie główny, bo z bocznego dworca odchodziły transporty. Dzisiaj to się nazywa dworzec towarowy. I od tego dworca do budynku naszego muzeum jest około 300 metrów. Była towarowa rampa, z której to towarowej rampy wsadzano rodziny do pociągów. Nasz budynek składa się z dwóch części. Z budynku historycznego jest to czerwona cegła. W tej chwili państwo możecie zobaczyć zdjęcia. To jest oczywiście z zeszłego roku, jak był remontowany. Jest to przedwojenny budynek, magazyn wojskowy, w tej chwili już odnowiony, który we wrześniu 1939 roku zostaje zajęty przez Armię Czerwoną. W tym bezpośrednim miejscu. Do tego dobudowaliśmy nowoczesną część. Zresztą wejście do budynku to jest długa rampa pomiędzy stalowymi słupami. Te stalowe słupy mają symbolizować tajgę. Taki był zamysł architekta Jana Kabaca, który stworzył ten projekt. I to jest budynek, który łączy w sobie z jednej strony nowoczesność, nowoczesny budynek i ten budynek historyczny. W tym budynku znajduje się w środku już wagon, przez który jest symboliczne wejście i budujemy w tej chwili wystawę. Wystawa łącznie będzie miała powierzchnię ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Mhm. Chciałbym zapytać jeszcze o to, bo wiem, każde muzeum ma
taki walor edukacyjny, wychowujący, pokazujący coś, ale też próbujący no, nauczyć i młode pokolenia, ale też i starsze, wszystkich, którzy tej świadomości, czym był Sybir, nie mają. Jaka jest świadomość, jaka jest wiedza? Czy Państwo macie takie jakieś obserwacje, jeżeli chodzi o te kwestie, wiedza na temat tamtych wydarzeń sprzed 80 lat? Ja myślę, że ogromną rolę w propagowaniu wiedzy na temat Sybiru, oczywiście pomijając środowiska sybirackie, które się starały, pomijając badaczy wybitnych, których mamy w Polsce, tutaj ukłony profesorowi Kuczyńskiemu na przykład, to jest to, co było najważniejsze, tak? Wiedza historyczna, wiedza zapisana w książkach historycznych, częstokroć trudnym językiem. Natomiast wydaje mi się, że tego brakowało na polskiej mapie współczesnych muzeów narracyjnych. Muzeum, które będzie mówiło o tak dramatycznym doświadczeniu naszego narodu polskiego, jakim były deportacje na Syberię. Oczywiście musimy tutaj pamiętać i myślę, że dyrektor się ze mną zgodzi, że nie możemy też zawężać tylko tego tematu do lat 39, 45 i po 45 roku, bowiem ta Syberia, ten Sybir jest obecny w naszej historii już od 400 lat. I my tutaj jako muzeum staramy się bardzo ten fakt również podczas wizyty w naszym muzeum zaznaczać dla zwiedzających i także oczywiście zawrzeć go na wystawie stałej. Edukacja to jest oczywiście edukacja klasyczna, lekcje, spotkania z Sybirakami, ale to, co jest niezwykle ważne, chcemy dotrzeć do wszystkich grup odbiorców. Dokładnie 4 dni temu skończył się drugi bieg pamięci. Proszę Państwa, ponad 1000 osób z Polski, ale także z Białorusi, z Rumunii, z Włoch brało udział w nocnym biegu w lesie, który przylega właśnie do torów, którymi były wywożone osoby i po kilku dniach sprzedaży wejściówek na bieg zabrakło nam miejsc. W następnym roku na pewno zwiększymy tą liczbę. Ludzie chcą w ten sposób. Ludzie biegli w nocy po lesie, spotykali miejsca, gdzie my jako muzeum przygotowaliśmy scenki inscenizacyjne i mówią, z jednej strony jest to doświadczenie sportowe, ale jak niezwykle ważne doświadczenie historyczne. 17 września co roku w Białymstoku robimy peleton pamięci. Właśnie chcemy też używać tych nowoczesnych narzędzi, żeby nie przez klasyczny wykład historyczny, ale przez różne narzędzia dotrzeć do jak najszerszego odbiorcy i to się spotyka z coraz większym zainteresowaniem, z czego jesteśmy, powiem krótko, niezwykle dumni. Tutaj chciałabym oczywiście jeszcze dodać o działalności muzeum, która wychodzi w przestrzeń publiczną i ze swoimi inscenizacjami artystycznymi. Ostatnio myślę, że jednym z takich naszych największych sukcesów była instalacja Rzeczywiste, która była prezentowana zarówno w Białymstoku, jak i podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków w Lublinie. Autorka projektu z działu wystaw Karolina Mosiej-Zambrano poukładała w przestrzeni publicznej, na głównych rynkach miast. Właściwie porozrzucała. Porozrzucała, tak. Pojedyncze przedmioty i przy tych pojedynczych przedmiotach były malucieńkie karteczki z napisem, z imieniem osoby deportowanej, z zaznaczonym wiekiem i z miejscem zesłania. To było tak nośne, to był tak ważny symbol, że nie trzeba było więcej komentarzy, nie trzeba było więcej słów. I różnica tylko polegała na tym. Biała tabliczka oznaczała osoba przeżyła, czarna zmarła. I jakie było zdziwienie. Osoby tak naprawdę myślały, że ktoś zgubił rzecz, zgubił okulary, zgubił but. Dopiero jak podchodziły do tego buta, okazywało się, że to nie jest porzucony but, tylko jest ten but osoby symbolizujący oczywiście tą osobę, która faktycznie była zesłana. Bo nie podawaliśmy nazwisk, ale imiona, wiek i czy ta osoba przeżyła, czy nie, były to osoby autentyczne. I ta inscenizacja robiła olbrzymie wrażenie. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Zapraszamy teraz Państwa, tak jak obiecaliśmy oczywiście według konwencji naszego programu, zesłani
za wiarę i polskość. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pan profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru i pani doktor Sylwia Szarejko z tegoż muzeum. Numery telefonów do naszego studia są następujące dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 400. I dla widzów i słuchaczy z zagranicy dwa numery 48 56 657 00 13 i 14. Te numery wyświetlają się również na Państwa ekranach. Oczekujemy na telefony, pytania, świadectwa. Ja chciałem dopytać jeszcze, bo tak zaczęliśmy temat o tych eksponatach. Oprócz świadectw, które Państwo zebraliście, czy jeszcze zbieracie świadectwa, czy jest jeszcze możliwość, czy jest jeszcze od kogo te świadectwa zbierać? Czy żyją świadkowie, ci, którzy doświadczyli zesłania, deportacji, czy już te kolejne pokolenia jakieś wspomnienia ewentualnie w sobie jeszcze chowają? Jak to wygląda? Czas jest nieubłagalny i zdajemy sobie sprawę, że Sybiracy odchodzą. W związku z tym oczywiście my bardzo chętnie i też o tym mówimy, zapraszamy do współpracy. Chcemy słuchać, chcemy archiwizować, chcemy zapisywać, chcemy nagrywać. To jest nasza misja, to jest misja też naszego muzeum. Oczywiście mamy coraz częściej relacje drugiego pokolenia, trzeciego pokolenia, dzieci, wnucząt. To jest zupełnie inna emocja. To już nie ma płaczu, kiedy mówi się o głodzie. Raczej jest mówienie o tym, jak pokazywane rzeczy przywiezione z zesłania były w domu traktowane, niczym relikwie, kiedy były wyciągane, jak były przechowywane. To jest zupełnie inny rodzaj percepcji i świadomości tego traumatycznego rodzinnego doświadczenia, bo przecież to, że Sybiracy byli, to oczywiście przechodziło na kolejne pokolenia w danej rodzinie. Także jak najbardziej zbieramy te relacje, zapisujemy i tak jak dyrektor wspominał, te najciekawsze, oczywiście naszym subiektywnym zdaniem, publikujemy w formie małych książeczek, które myślę są i ciekawe, i też takie prawdziwe, takie ludzkie. Eksponaty. Nasze muzeum powstało po to, żeby chronić i przechowywać te eksponaty. To jest tak, że to jest największy dar, kiedy Sybiracy przenoszą nam eksponaty i wierzą, że w tym muzeum te eksponaty przetrwają. One mają mówić kolejnym pokoleniom. I tutaj w tym miejscu chciałem zaapelować, jeżeli Państwo macie, a chcecie się podzielić, proszę przekazywać te eksponaty do muzeum. Bardzo często jest to papier. Papier, który w tamtych latach był niezwykle niskiej jakości, my fachowo nazywamy był zakwaszony. On się w tej chwili rozsypuje. My w naszym muzeum będziemy mieli jedną z najnowocześniejszych pracowni konserwatorskich. My po to jesteśmy, żeby to przechować kolejnym pokoleniom. Ja wiem, że często trudno jest się rozstać z tymi eksponatami. Czasami proszę przekazać nam kopię, ale proszę pamiętać, że te eksponaty, one dobrze zostają w domu, ale może czasami lepiej, jak będą odpowiadać tą Państwa historię w tym muzeum. Nie polskim, co pragnę podkreślić, ale europejskim. Bo takie muzeum, takie rangi budujemy w Białymstoku. My tę opowieść mamy opowiadać Polakom, ale także opowiadać innym narodom. Nasze doświadczenie, jeżeli my sami tego nie opowiemy, nie liczmy, że ktoś za nas będzie opowiadał naszą historię. Dziękuję. Mamy telefon, bardzo prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica. Teraz i zawsze. Witam serdecznie ojca Marcina i gości w studio. Kłania się Danuta z okolic Sanoka. Bardzo dziękuję za tą wzruszającą audycję. Ja chciałabym się podzielić takim świadectwem. Przeczytałam książkę Marii Judejko, Dopóty życia, dopóki nadziei, w syberyjskich lasach. I tak mi przyszło do głowy, proponuję, żeby tą książkę przeczytali wszyscy ci, którzy tak Polskę oczerniają, którzy wynoszą nasze sprawy poza granicę ojczyzny. Może by się wreszcie opamiętali. To jest, opisuje dziewczyna, 20-letnia Polonia. To jest, w tej książki nie da się czytać, ojcze, spokojnie. Wspomnienia wciąż żyją w pamięci i sercu Poli. Może nieco przebladły, z pewnością czas zatarł niektóre szczegóły. Częściowo zasnął mgłą niepamięci,
ale całkiem wymazać, wyrzucić ich z serca nie można. Żywa prawda wciąż pulsuje. Powieść ta to nie tylko ból, strach i łzy, to przede wszystkim wiara, nadzieja i miłość. I naprawdę bardzo bym się cieszyła, gdyby ta książka była czytana w Radiu Maryja. To jest temat rzeka. W naszej miejscowości żyje jeszcze jedna pani, którą bardzo pozdrawiam, pani Janina Fudała, która przeżyła Syberię. I gdyby rządzący zastanowili się, ile ludzkich istnień przepłaciło życie w potwornych warunkach za Polskę, za nasz naród, to by tej Polski tak nie szkalowali. To by na kolanach klękali przed tymi, którzy o tą Polskę walczyli. Nie chcę się rozciągać, rozgadywać, chcę dać czas, no, możliwość wypowiedzenia się na antenie innym. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i bardzo, bardzo dziękuję za ten program. Szczęść Boże, z Bogiem. Dziękujemy pani Danuto, szczęść Boże. To tylko potwierdza, że tak naprawdę prawdziwe słowo, słowo bardzo często niezwykle emocjonalne, ale prawdziwe, tych, którzy to przeżyli, jest najlepszą opowieścią. My oczywiście z jednej strony wydajemy wspomnienia, ale z drugiej strony wydajemy także publikacje popularno-naukowe. Jest to publikacja, która mówi o okupacji sowieckiej lat 30-41, zatytułowana Przyszli ze wschodu. Mhm. Z jednej strony staramy się to w sposób popularno-naukowy opisać, a z drugiej strony wydawać wspomnienia, to co podkreślamy. Wspomnienia jest to autentyczny zapis. Emocjonalny, autentyczny zapis tych osób, które tam były i to przeżyły. Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz mówi Andrzej ze środkowej Kanady. Tam, panie Andrzej. Ja taką krótką historią chciałem się podzielić. Mojej rodziny, mojej babci, która właściwie nie żyje już od 18 lat, ale czasami oni, w ogóle ci ludzie, bardzo mało mówią o tych swoich przeżyciach z zesłania. Ale tuż jak się wojna rozpoczęła w 1939 roku po zajęciu przez Rosjan naszych ziem wschodnich i przesunięciu granic, moja babcia przez przypadek została pojmana przez Sowietów i skazana. Tam były tylko przecież trzy wyroki, piątka, ćwiartka i 9 mm. I ona została skazana, przez 2 lata siedziała w więzieniu, w Rydze prawdopodobnie, z tego co pamiętam, nawet z damami dworu carskiego, które przecież 18-19 lat już tam wtedy siedziały, czy ponad. I opowiadała, jak ci ludzie wyglądali. Potem została zesłana na Kołymę. Na Kołymie pracowała przy wyrębie lasu właśnie i jedynym pokarmem, jakim im tam dostarczali, kiedy swoją normę wypracowali, to były wygotowane otręby owsa. To nie były płatki owsiane, to był owies gotowany i to przez lat kilka tak tylko jedynym pokarmem to było. No i gdyby nie tak zwana amnestia i generał Anderson, ona by się stamtąd nigdy nie wydostała. W międzyczasie ktoś, który uciekł stamtąd, jakiś sąsiad, który uciekł z tej Kołymy, dotarł do miejsca, gdzie moja babcia, no, z Olkusza pochodziła, to przysięgał się na wszystkie świętości, że widział, jak moją babcię rozstrzelali Rosjanie. No i co mógł zrobić mój dziadek? Trójka dzieci, moja mama i dwóch jej braci. No mój dziadek się ożenił, bo przecież żona został wdowcem, ożenił się. Z tego małżeństwa jest syn. No ale w międzyczasie, jak moja babcia przeszła cały ten szlak przez Persję, Tobruk, Monte Cassino, no to zaczęły dochodzić listy. Mój dziadek, no cóż, te dzieci pozbierał, które były wtedy po rodzinie rozrzucone, ta trójka dzieci, no ale ożenił się, no i tu nagle pojawia się jego żona, która żyje, jednak żyje, a wcale nie została rozstrzelana. No i co, no i dylemat, co tu teraz robić? Moja babcia po wojnie nie wróciła z powrotem do Polski, tylko przez parę lat jeszcze pracowała w Londynie, żeby, no bo co, no przecież mąż, no to już nie, jakby nie mąż. Trójka dzieci, no, które praktycznie matki swojej nie pamiętały. Moja mama to przecież nie pamiętała, bo urodziła się w 1938 roku. To nie pamiętała swojej matki. I tu babcia moja w końcu w 1949 zdecydowała się powrócić. No bo próbowała te dzieci przeszmuglować do Anglii, no, ale po chyba 2 czy 3 próbach się nie udało. No to wróciła do Polski jako tak zwana Andersówka. No i co? No i tu do męża wrócić nie mogła, bo to mąż, czyli mój dziadek, już w innej rodzinie, no a tutaj trójka dzieci. No takie pogmatwane losy, no, rodziny, no aż,
Aż to trudno sobie wyobrazić, że tak było. Dopiero ja teraz, jak czytam książki pana Józefa Mackiewicza o zesłańcach, no to ja dopiero sobie zdaję sprawę, jak to naprawdę mogło wyglądać, bo to czytając, czy oglądając, czy nawet będąc w muzeum, to tak... Ale z pierwszej ręki wiadomości, tak od mojej babci, która, jak mówię, no nie bardzo chciała o tym nawet mówić, ale to dopiero wtedy człowiek sobie zdaje sprawę, jak to wyglądało. Mhm. Dzięki panie Andrzeju. Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy i wszystkich Polaków w Kanadzie żyjących. No, na jakiś film czy książkę przynajmniej taka historia. Czy takich jest więcej? Praktycznie wszystkie te opowieści to jest tak naprawdę opowieść na książkę, ale bardzo często też i na film. To są losy, trzeba pamiętać, te osoby są wyrwane z domu. Trafiają gdzieś daleko. Ostatnio wydaliśmy wyjątkowe wspomnienia. Właściwie dwa wspomnienia równoległe. Żona i mąż prowadzą wspomnienia i prowadzą pamiętnik. Jedno z nich już jest w armii Andersa i opisuje pod tą samą datą. W końcu mogłam się najeść. A druga pod tą samą datą pisze kolejny dzień, nie mam nic do jedzenia. Później się spotykają. I to jest to też jedne z naszych wspomnień. One z dwóch wspomnień później się układają w jedne. To są naprawdę przeróżne losy ludzi, niezwykle bardzo często pogmatwane, tak jak tutaj mieliśmy świadectwo. Tak, wydawać by się mogło, że jest to taka odyseja bez końca. Odyseja, która zaczyna się wywózką, łomotaniem, miesięczną podróżą w głąb ZSRS, później światełko w tunelu w postaci, a może się uda dostać do armii Andersa, odyseja armii Andersa przez Bliski Wschód, Egipt, później do Włoch i następnie kolejny dylemat, wracać do kraju w 1945 roku, czy pozostać na emigracji, równie dramatyczny. I to są te losy, o których pan Andrzej powiedział, właśnie pogmatwane, które my staramy się przybliżyć naszym odbiorcom. Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo? Halo? Prosimy. Mogę mówić? Tak, oczywiście. Jak pan ma na imię? Zbyszek. Witamy i słuchamy. Kliwic. Mam 88 lat. 10 lutego z rodziną zostałem deportowany w Komi SSR. Tam zupełnie inna historia, jak dziś w Kazachstanie. Tam pracowaliśmy jako dzieci. Miałem 8 lat. Dziecko pracowałem przez całe 12 godzin. Od rana do świta przy torach kolejowych. Potem nas wzięli, mnie i siostry i wszystkie dzieci Polski zabrali do lagrów. Tam nas rozszali. Przez cały dzień musieliśmy też pracować przy lasach, a w nocy nas uczyli. I pewnego razu w nocy ja z siostrą postanowiłem uciec z tego lagru 8 kilometrów, żeby mamę zobaczyć. I proszę sobie wyobrazić, szedłem 8 kilometrów, 40 stopni mrozu, a ja z siostrą idąc, modląc się, szedłem, nie widziałem, czy dojdę. I w końcu doszłem do mamy, przywitałem się, mama mówi, coś się zrobili, mnie rozstrzelają. Wracajcie z powrotem. Jak mama nie widziała, odprowadziła nas, myśmy wrócili. Nad ranem mnie do karcelu dali na 3 dni u wodzie. Żyłem, rozmawiałem po polsku, tu mnie język pocieli. To jest taka historia, że nie da się opisać. Ja już pisałem i do prezydenta, i do premiera, i do innych rzeczy, żeby ktoś, chociaż krótki film na ten temat, bo to jest historia z Komi, jest inna. Spotkałem swojego wujka, który walczył w I wojnie światowej. Mama była w ciąży. To dziecko, które było w tych wozie, na kolanach siedziałem, w ogóle zostało uduszone. Szczęście, że był tam Żyd, lekarz polskiego pochodzenia, który się dostał do niewoli z I wojny światowej. I mamę jakoś uratował, bo tak to w ogóle by nie było. Z wujkiem się spotkałem, z I wojny światowej też się dostał do niewoli. Też rozmawiał, chciał się z nami dostać, miał się spotkać, ale niestety myśmy musieli uciekać
jak najprędzej do armii Andersa poszliśmy. Tatuś poszedł do armii Andersa, ja do Junaków, ale niestety tatuś wyszedł na patrol i tam został rozstrzelany. I leżyby w 1971 roku na otwarciu cmentarza wojennego w Guzarach, gdzie jest pochowanych 567 żołnierzy, tym mój ojciec tam leży też na grobach. I proszę sobie wyobrazić, że msza jest, zaczyna deszcz padać. Msza się kończy, deszcz przestaje padać. Tam deszcz przez 30 lat nie padał. Jednak jakiś to był, mówi, cud, że zapłakany w tym czasie, kiedy msza była, też padał. To było coś nie do przeżycia tego wszystkiego. Także ja napisałem wspomnienia krótkie na temat ten dla rodziny. Ale tak nigdzie nie wysyłałem, tylko rodzina miałem. Jakby ktoś był zainteresowany, ja mogę te wspomnienia swoje wysłać. Ja tam do Białystoku wysłałem swoje tam niektóre dokumenty ze Syberii. Dostałem odpowiedź z podziękowaniem, ale tą książkę mogę... Ja to tak w skrócie tylko tyle chcę opowiedzieć. Mm-hmm. Dziękujemy Panie Zbigniewie. No i myślę, że... Prosimy. Muzeum Pamięci Sybiru, ulica Węglowa 1, Białystok, albo poprzez naszą stronę sybir.białystok.pl. Mm-hmm. Zapraszamy na naszą stronę. Chodzi o to, żebyście też Państwo zapoznali się z postępami budowy, zobaczyli, jak to muzeum wygląda. I powiem tak, gro tych eksponatów, które jeszcze są, tak naprawdę powinna znaleźć się w muzeum i powinna opowiadać tą swoją opowieść dla innych pokoleń. Tutaj mieliśmy słuchacza, który mówił o swoim doświadczeniu szkoły sowieckiej. My też w muzeum będziemy mieli otworzoną szkołę sowiecką i będziemy chcieli pokazać. Będzie 5 ławek, 5 symbolicznych ławek. Pierwsza ławka będzie mówić o właśnie próbie sowietyzowania polskich dzieci w szkole sowieckiej. Druga będzie mówić o tym, jak rodziny próbowały uczyć języka polskiego, bo miały przedwojenny płomyk, miały jakąś książkę, ale też mówimy o tym, jak już powstały szkoły polskie w armii Andersa, a także później o tych szkołach polskich już skomunizowanych przy armii Berlinga. A co to była ta szkoła sowiecka? Jeszcze tak dwa słowa. Tak naprawdę były sowietyzacji. Trzeba pamiętać, że system sowiecki opierał się na dwóch filarach. Propagandzie, edukacji, bo tak to traktowano, propagandę traktowano jako element edukacji, i terrorze. Te dzieciaki z jednej strony były poddawane terrorowi, a z drugiej strony bardzo często musiały chodzić do szkoły sowieckiej, gdzie na ścianie był Stalin, i tam przekonywano te małe dzieci, jak wygląda ten idealny system sowiecki. A wiemy, że oczywiście te najmłodsze dzieci, jeżeli nie miały wsparcia rodziny, bardzo często były podatne. Wracały osoby, szczególnie z sierocińców, do Polski i te dzieciaki nie potrafiły mówić po polsku. Bardzo często pierwszym ich językiem był język rosyjski. Dopiero tutaj uczyły się na nowo języka polskiego. Mamy telefon kolejny, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wenanty Kruk z Moniek. Witam Panie Wenant. Chciałbym kilka zdań powiedzieć na temat związany z wywózkami. Mianowicie dzisiaj rozmawiałem z moim przyjacielem z lat szkolnych i studenckich, z Januszem Szorcem. To jest profesor, którego Państwo, Pan profesor i Pani doktor, Państwo na pewno znacie. Mieszka w Białymstoku. Właśnie on był wywieziony wraz z Alą, również nauczycielką, obecnie już nie żyje, właśnie i wraz z mamą. Janusz wydał dwie książki, jedną przed 10 mniej więcej laty, a drugą w ubiegłym roku. Ta książka jest, to są wspomnienia właśnie wielu osób, a szczególnie właśnie dzieci, które były wówczas wywiezione. I chciałbym kilka słów jeszcze powiedzieć. Bądźcie Państwo uprzejmi, skontaktujcie się Państwo z panem profesorem, z moim serdecznym kolegą Januszem. Janusz Szorc
z Białegostoku. Właśnie on ma piękny, wspaniały pomysł. Zachęca mnie również, żebym uczestniczył w realizacji tego pomysłu. To Dom Dzieci Wojny. Chodzi o seniorów najbiedniejszych, którzy mogliby zamieszkać w tym Domu Dzieci Wojny w dawnym gospodarstwie jego dziadków i rodziców, Janusza, które to też 49 hektarów i właśnie ta ziemia, to już dalsze losy tej ziemi będą Państwo poznacie w rozmowie z moim tym przyjacielem Januszem. Ja po prostu przy okazji może poza anteną mogę podać telefon nie, że tak powiem, publicznie. Ten pomysł. Jeszcze chciałbym powiedzieć, czytałem właśnie w Radiu Maryja wspomnienia, tragiczne wspomnienia Jadwigi Solińskiej z Wąsosza Grajewskiego pod tytułem Sybiraczka. Mam przed sobą tę książkę. Właśnie takich wspomnień, to już ostatnie stwierdzenie, żebyście Państwo, drodzy słuchacze, mogli powiedzieć na temat omawiany. Właśnie tam na pewno Państwo, już pani Jadwiga Solińska nie żyje, natomiast rodzina jest w Wąsoszu. Na pewno będą mieli, o czym pan profesor i pani mówiła, rodzina będzie miała na pewno wspaniałe pamiątki, które no, jeszcze być może przywieziono z tej nieludzkiej ziemi, z Kazachstanu. Dokładnie. Mhm. Dziękujemy panie Weranty. Proszę pozostawić może ten numer poza anteną naszym realizatorom. Dziękujemy. Przyda się pewnie. Myślę, że będzie to ważny kontakt. Tu mówimy o dzieciach. Mhm. Natomiast u nas w muzeum w tym roku od razu przy samym wejściu będzie stał pomnik Matki Sybiraczki. Pomnik Matki Sybiraczki, który powstał z inicjatywy samego środowiska Sybiraków. Ma być to hołd oddany tym wszystkim matkom, bohaterkom. Te pomniki już są w Polsce, ale jeden z tych pomników także znajdzie się u nas na terenie Muzeum Pamięci Sybiru. Jest to niezwykle ważna rzecz właśnie dla tych osób, które przeżyły, a które dzisiaj mają 80 parę lat, ale wtedy miały kilka lat i bardzo często przeżyły dzięki temu, że z nimi była matka. Jeszcze pytanie takie chciałem dodać. Czy wiem, jaka skala była, jeżeli chodzi o, nie wiem, procentowo czy liczebnie, wśród wywożonych, deportowanych, ile było dorosłych, a ile było właśnie dzieciaków czy no, niemowląt? Dokładnie tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlatego że musielibyśmy mieć dokładne dane, dostęp do dokładnych danych sowieckich. Natomiast możemy powiedzieć, że w różnych wywózkach było to różnie. Takim przykładem wywózki, gdzie było stosunkowo mało mężczyzn, to była druga wywózka. To była wywózka, która dotknęła przede wszystkim rodziny osób, które wcześniej były represjonowane, albo oficerów, na których dokładnie w tym samym okresie, czyli w kwietniu 1940 roku, był wykonywany wyrok śmierci. I na przykład w tej wywózce oblicza się, że tylko 20% wywiezionych to byli mężczyźni. Reszta to były kobiety i dzieci. Także ta skala jest różna. Wszystko zależało od tego, oczywiście od wywózki, ale możemy sobie wyobrazić, wywożono całe rodziny. Na tym też polega trauma i ból tych deportacji. To bardzo często były małe dzieci. Dziękuję. Pani doktor? Jedno z naszych wspomnień, tutaj oczywiście znowu powołam się na panią Bogusławską, ale rzeczywiście to jest moment i fragment jej wspomnień bardzo wzruszający, kiedy ona jako mała dziewczynka wyrwana z domu wraz z swoim rodzeństwem zostaje załadowana na wóz, który ma dowieść ich do stacji kolejowej, skąd później odchodzą oczywiście wagony z transportem na Sybir. Poświęca się dziadek i dobrowolnie wsiada ze swoimi wnukami na ten wóz, aby towarzyszyć im w tej drodze, którą przeczuwał, że będzie. Ten dziadek z nimi był przez cały czas na Syberii i na Syberii też zmarł. I te dzieci pozostały same
bez tego kochanego dziadziusia, który zawsze je przywoływał, jak się budził. Moment pochówku dziadka na Syberii, który opisuje w swoich wspomnieniach pani Bogusławska, jest dramatyczny, ale nie było płaczu. I to jest zadziwiające. Nie było płaczu. Dopiero później ta trauma przeżyta wyszła, jak się zrobiła przestrzeń na możliwość ujścia tych traumatycznych wydarzeń. Także to są też takie historie. Dziękuję. Może jeszcze jeden telefon. Bardzo prosimy. Proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Serdecznie witam wszystkich. Chciałbym powiedzieć, że ja byłem wywieziony w 1952 roku, 1952 roku i nie wiem, czy to był czerwiec, 22 czerwiec i nie wiem, czy to był ostatni wyjazd, ostatni transport, ale wywieziono nas na południe, już na kazachstańskiej oblasti. I zastaliśmy tam groby tych, którzy byli wywiezieni w 1940 roku. Sądzę, że za mało w Polsce się mówi o tych latach 50., bo przecież to był pociąg składający się z około 20 wagonów. Z Lidy wyruszył ten pociąg. Lida to jest niedaleko Białegostoku. Państwo nie wspominali o latach 50. Nie wiem, czy to jest niewiadomo. Ja wydałem takie za moją skromną emeryturę wspomnienie, które się rozeszło bardzo szybko. Jeżeli będę miał okazję, to dostarczę muzeum moich. Mam dużo dokumentów z tego pobytu. No muszę przyznać, że wróciłem w 1957 roku w październiku. Akurat kardynał Wyszyński wyszedł z więzienia. Mieszkałem w Warszawie. Teraz na Dolnym Śląsku. Mhm. Przechodzę na odbiór. Dziękujemy, panie Januszu. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy pana. Dziękujemy za ten głos. Dziękujemy, czekamy na dokumenty. Oczywiście my w naszym muzeum, no, dzisiaj się spotkaliśmy przy okazji rocznicy pierwszej wywózki. Siłą rzeczy mówimy o roku 1940-1941. Natomiast w naszym muzeum oczywiście opowiadamy także o tych deportacjach po 1944 roku. Są to deportacje naszych AK-owców. Są to deportacje, tak jak naszego przed chwilą słuchacza, Polaków, którzy zostali na dawnych ziemiach wschodnich i po 1944 roku te ziemie weszły w skład Związku Sowieckiego, Lida, na dzisiejszej Białorusi, ale także opowiadamy o deportacjach powojennych Ślązaków czy Kaszubów. Pokazujemy także i te elementy. Staramy się nie zapomnieć o żadnym elemencie tej naszej traumy. Zresztą te deportacje, tak jak powiedziała moja koleżanka, pokazujemy już nas nie wcześniej. My się skupiamy w tej chwili na systemie sowieckim, ale nie możemy też zapomnieć o czasach carskich, o represjach popowstaniowych. Kolejne powstania, które wybuchały w Polsce, na ziemiach polskich, ich konsekwencją były zesłania na daleki Sybir. Mhm. Kończą się powoli nasze rozmowy, jeszcze 2,5 minutki. Chciałbym na koniec zapytać Państwa też, bo było kilka telefonów i były świadectwa i zesłanych w tym roku 40, troszeczkę później i potomków, czyli tego drugiego, trzeciego pokolenia. Muzeum ma tych świadectw sporo, tak jak Państwo wspomnieliście. Ja bym chciał zapytać o to, jaki charakter, jaki nastrój tych świadectw dominuje? Czy to jest jakiś żal tych ludzi, którzy przeżyli takie piekło? Czy to jest wdzięczność Panu Bogu, towarzyszom niedoli? Czy to są jeszcze inne emocje? To mnie bardzo interesuje. Jaki duch tych świadectw? Duch świadectw jest bardzo różny w zależności od człowieka. Oczywiście było przede wszystkim to, przeżyć mimo wszystko, żyć mimo wszystko. I z tych świadectw, wszystkich świadectw, czuć wielką chęć i wolę walki i życia. Ponadto musimy też zaznaczyć, że w świadectwach bardzo często opisywane są historie, czasami też błahe, ponieważ wielokrotnie były to osoby, które jako wywiezione były dziećmi. W związku z tym to, co zapamiętały z perspektywy dziecka. Opisują na przykład różne zabawy,
które też próbowały no, propagować tak, w tych łagrach, opowiadają o wszach, o tym, jakie to było dla nich traumatyczne, że wszystko się ruszało i zaczynało się ruszać wtedy, kiedy gasło światło, znaczy kiedy zapadał zmrok, prawda? Bo dopiero wtedy wychodziły te robaki na żer. I opowiadają to właśnie w taki sposób, bardzo naturalistycznie. Często jak czytamy te wspomnienia, czy jak słucham tych wspomnień, wręcz czujemy ten zapach. Mamy wrażenie, że przenosimy się tam razem z nimi. Wspomnienia są różne, bo różni są ludzie, różni są Sybiracy, ale wdzięczni chyba wszyscy, że powrócili. To jest oczywiście różne osoby, różne wspomnienia. Czasami jest miłość, czasami jest złość, tak jak w naszym życiu. Tak jak w naszym codziennym życiu. Natomiast to, co się wydaje, że łączy te wszystkie wspomnienia. I myślę, że nieprzypadkowo wybraliśmy także tytuł naszej audycji. Wiara i polskość to były te dwa elementy, które łączyły te wspomnienia i dawały nadzieję, że wrócę do domu, wrócę do Polski. Za tę część bardzo dziękuję. Tak jak pan profesor wspomniał, zesłanie za wiarę i polskość to temat, który dzisiaj podejmujemy, bo nie kończymy tych rozmów. O 21.30 spotkamy się ponownie już tylko na antenie Radia Maria. Już teraz państwa serdecznie zapraszamy. Goście z Muzeum Pamięci Sybiru, pani dr Sylwia Szarejko, bardzo serdecznie dziękuję. I pan profesor Wojciech Śleszyński, serdecznie dziękuję. Dziękujemy, szczęść Boże. Uniwersytet w Białymstoku. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.